wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Izek, a przed wami relacja z wyjazdu, z wylotu właściwie na BlizzCon 2016, czyli taki konwent fanów gier Blizzarda. I myślę, że na początek powinienem wam się trochę wytłumaczyć, bo wiele osób pyta, dlaczego właściwie ty lecisz na BlizzCon, dlaczego nie jakiś inny youtuber albo streamer, przecież ty grasz tylko w CS-a. No i właśnie, tutaj słuchajcie, chciałbym wam powiedzieć, że ja od zawsze właściwie, odkąd pamiętam, jestem fanem gier Blizzarda, pamiętam ile godzin spędzam na Diablo 1, 2 i 3, ile godzin straciłem na World of Warcraft, ile teraz godzin straciłem na Overwatcha. Znaczy straciłem, nie czuję, żebym te godziny stracił, bo czuję, że to były godziny, które gdzieś tam też mi rozwijały jako człowieka. I zawsze gdzieś tam moim marzeniem było, żeby na BlizzCon przelecieć, dlatego tutaj się w końcu udało. Miałem już właściwie obiecane rok temu, kiedy byłem na takim evencie, jeszcze długo przed premierowym Overwatcha w Stanach Zjednoczonych, gdzie odwiedziłem siedzibę Blizzarda. No i wtedy nie udało się rok temu polecieć na BlizzCon, w tym roku na szczęście już tutaj jestem. Dlatego chciałem wam się tutaj do tego przyznać, że jestem absolutnie fanem gier Blizzarda i się strasznie z tego cieszyłem, że mogłem tutaj przejść. Więc jeżeli ktoś się by pytał, ile tych godzin mam przegranych w różnych grach, to myślę, że spokojnie ponad 5000, jak nie więcej, jak nie ponad 6 czy 7, gdyby tak wziąć wszystkie gry pod uwagę, to faktycznie tego jest bardzo dużo. No i moi drodzy, ja w ogóle jak jestem na takich różnych wyjazdach w Stanach czy coś, to zawsze dla was nagrywam filmy. Tylko później brakuje mi czasu, żeby montować, bo przelatuję do Polski, wiecie, nie było streamów, to streamuję dużo, żeby gdzieś tam trochę nadgonić, żeby wam zrekompensować tę stratę, że nie było przez jakieś tam kilka dni streamów. No i brakuje mi czasu na montaż. Ale jeżeli to oglądacie, to znaczy, że udało się zmontować, że faktycznie udało się to wszystko puścić. Także mam nadzieję, że się cieszycie, bo ja wiem, że to jest fajne dla was w sumie, że mogę się z wami dzielić też takimi wyjazdami, moimi jakimiś przemyśleniami, tak? Jak żyję, kiedy jestem poza domem, myślę, że to jest dla wszystkich ciekawe. Także jeżeli oglądacie to z przyjemnością, to po prostu zostawcie łapkę w górę. A ja zacznę, słuchajcie, od biletu na BlizzCon. No to nie do końca jest bilet na BlizzCon, ale każdy, kto bilet na BlizzCon sobie kupił, tutaj na miejscu oczywiście, dostawał taką paczkę. Duża paczka, nie? No właśnie. I taką paczkę wam tutaj otworzę. Nie wiem, gdzie jest płyta, gdzie tył, ale dobra. Chyba tutaj. Taką paczkę wam otworzę, zobaczymy, co jest w środku. Wiecie, że ja openingi zawsze bardzo lubiłem, więc teraz też zrobimy szybki opening tego całego boxa. Dobra, to tak będzie wyglądało. Spoko. Tak to wygląda w środku, moi drodzy. Jest tutaj kilka rzeczy. Ja sobie to przełożę może teraz na bok i będę po kolei wyciągał. Tak, to jest coś wielkiego. Kolejna wielka paczka w środku, kolejny opening. Ja nie będę narzekał absolutnie. Steropian. Jeszcze nie widzicie? Ja już widzę, co to jest. To jest kubeczek, patrzcie. Blisko nowy, specjalny, wielki kufel właściwie. A do piwka, do herbaty w zimne, jesienne czy zimowe dni w Polsce. No, kubeczek wygląda ładnie, nie? Widzę, żeby ostrość kupiło. Kamera, ale na pewno wszystko dobrze widać, więc tak, jest taki kubeczek. Naprawdę jest masywny i ciężki. Więc jest to dobrej jakości. Dobra, te kolejne takie rzeczy schowane. Tu jest tych rzeczy kilka. Więc sobie popatrzmy, cóż to będzie. Podstawka. Pod trunki różne. No być może będzie przede tego kufla właśnie. I no i zależy, czy ktoś jest fanem Hordy, czy Alliance. Ja zawsze, słuchajcie, for the Horde. Teraz być może będą komentarze for the Horde, for the Alliance. Nie, ale tak, ja zawsze byłem z Hordy. No to jakiś taki hotsowy bryloczek. To akurat bez szału. No to jest coś, co mnie, ja już widziałem, słuchajcie, o tym przed BlizzConem. To jest coś, co mnie elektryzowało bardzo mocno. Ale o tym jeszcze sobie pogadam później. A propos tych nowości, no to są kostki po prostu. To są po prostu kostki. Tak, jest tam K20, K10, no K10 pewnie dwie, no bo to standardowo, żeby była K7, K6, K8, K4. Po angielsku mówi się na to D4. Po polsku jest K, no bo kostka, po angielsku jest D, bo dice. Więc to takie diablowe kostki w takim bardzo fajnym, gustownym woreczku z Diablo. Jest do samochodu, idealne, na szybkę. Więc to też takie ciekawości. Jest taka hardstone'owa chusteczka. No, do przecierania chociażby obiektywu w aparacie na przykład, czy do przecierania ekranu telefonu, albo monitora. To taka hardstone'owa, może nawet nie będę wyciągał, ale tak, hardstone. No i to też już wiem, co to jest. To jest, słuchajcie, dmuchany młot, młot Reinhardta. Nie będę tego może teraz wyciągał, nie będę teraz tego dmuchał, ale faktycznie już widziałem mu
u znajomego młot jest taki nadmuchany młot, idealny do bicia znajomych. Myślę więc to tak, to jest i to będzie to wszystko. Tu jeszcze są jakieś broszurki a propos właśnie BlizzConu. No to jest 10. rocznica w ogóle, bo to jest 10. BlizzCon, moi drodzy. Tu jeszcze jest jakaś mapka. No tak, książka nowa wychodzi, Traveler, więc tu jest jakaś mapka. Ale tak, ale to jeżeli chodzi o tym, to wszystko. Ja słuchajcie, będę się zbierał na BlizzCon. Ja mam dosłownie, nie wiem, 100 metrów na sam BlizzCon. Zresztą zobaczcie mój widok z okna. Więc na pewno nie jest to daleko. Szybko się tam dostanę. No i zobaczymy, jak jest w środku. Center pod BlizzConem z takim specjalnym tłem i ze mną jest Mati. Dzień dobry. MKR. Słuchajcie, jeżeli lubicie Hearthstone'a, oglądacie Hearthstone'a, to w tym momencie powinniście zapoznać film, pójść do niego na kanał i zostawić subskrypcję, bo są poradniki i openingi paczek też są. I wszystko jest. Wszystko jest. Polecam, 10 na 10. Tak, ja też polecam 10 na 10. I jest Tomek, który jest pracownikiem Blizzarda. I on tutaj będzie w razie czego weryfikował, czy to co mówimy to prawda, czy nie. Więc tutaj zaprosiłem chłopaków, żeby sobie trochę właśnie mówić to, co było na BlizzConie z tych różnych nowości. To jest dzień drugi, wszystkie właściwie nowości były spodane wczoraj, ale przy okazji też sobie odwiedziliśmy jeszcze finał Overwatcha chociażby, żeby sobie trochę pooglądać. No i tak, z takich największych rzeczy, to myślę, że chyba największa zmiana w Overwatchu w ogóle, prawda? Tak, w Overwatchu nowa postać, dwie mapy, tylko ja nie wiem, widziałeś te mapy w ogóle? Nie, one miały być pokazywane chyba później jeszcze w sumie. Faktycznie gdzieś tam to minąłem, ale mają być dwie nowe mapy faktycznie. Pograłem też już na Sombrze, był z tego stream. Sombra jest mega. Naprawdę spoko. No i przede wszystkim Liga. Tak, no i najważniejsze tak naprawdę, jeżeli chodzi w ogóle o mnie i myślę, że was też również, to jest Liga Overwatch, która będzie wchodziła gdzieś tam w przyszłym roku. I to, słuchajcie, jest coś takiego zupełnie nowego, bo to jest podejście nawet bardziej sportowe niż e-sportowe. To znaczy w ogóle Overwatch, tak, że Blizzard chce zaangażować kluby nawet sportowe, tak, z różnych miast, żeby stwarzały profesjonalne warunki dla graczy, żeby ci gracze z jednego miasta tak naprawdę czy z okolic podpisywały prawdziwe kontrakty z jakąś pensją minimalną, tak, żeby mieli warunki do treningu, warunki do rozwoju i wtedy Blizzard jakby daje tą oficjalną licencję, prawda, do Ligi Overwatch, która jest światowa. No i to wszystko ma się rozgrywać przez trzy sezony w ciągu roku, tak? Przez trzy jakieś na pory roku. No i chyba przede wszystkim, że wszystkie te drużyny mają się w jednym mieście mieścić. Znaczy wszyscy zawodnicy danej drużyny mają być w swojej okolicy, a nie tak jak teraz na przykład z całej Polski. Prawda, to w jakiś tam sposób forsuje ludzi do tego, żeby się przeprowadzali do jednego miasta. Ale i tak jest to, jeżeli chodzi o e-sport, coś całkowicie nowego, czego jeszcze chyba do tej pory nie widzieliśmy. Nie wiem, czy to podejście sportowe, o którym mówiłem właśnie, że w tym momencie już nie będzie tak jak jest w procesie, nie będzie takiego typowego Virtus Pro, tylko będzie bardziej już Legia Warszawa na przykład, tak? Oczywiście proszę nie pisać brzydkich komentarzy, ja rozumiem, że każdy jest z innego miasta, każdy woli inne kluby, ale to chodzi tylko o przykład, tak? Więc właśnie. Flame w komentarzach niemile widziany. No właśnie. Tak, bo oprócz do tego jeszcze będzie ten cały arcade mode, tak? Tak, to też zapowiada się 1-1, 3-3. Więc to tak, to jest ciekawa sprawa. A propos tego 1-1, na przykład, kiedy gracie sobie meczyk, kiedy wkurza was jakiś jeden gość, albo z waszej drużyny, albo z przeciwnej, możecie go wyzwać na taki pojedynek 1-1, który jest best of 9. I to ciekawe, gracie na takiej właśnie specjalnej przygotowanej mapce, takiej arenie. I każda runda jest losowana postać dla was, tak? Czyli możecie wylosować powiedzmy Soldiera, możecie wylosować Reapera, możecie wylosować Anę gdzieś tam i druga osoba też dostaje tą samą postać, więc te pojedynki są gdzieś tam wyrównane, tak, jeżeli chodzi o szanse
na tych samych postaciach, trzeba walczyć i w pojedynku best of nine. I wtedy można się przekonać, czy faktycznie jak kogoś wyzywaliście, to dobrze, czy nie. Więc tak, więc to jest Overwatch. Tak idąc dalej, w sumie coś, na co ja najbardziej czekałem, to było Diablo 4. Tak, zdecydowanie. Czy ewentualnie tak dodatek, tego w sumie zabrakło. Czy będzie Necromanta, na którego też bardzo dużo ludzi w ogóle z community Diablo czekało. Ja też, no faktycznie, grając Diablo 2 bardzo dużo, też mi Necromanta z pewnością gdzieś tam brakowało, bo to była taka klimatyczna postać i mimo, że był ten Witch Doctor, to ja jakoś tego nie czułem, ale myślę, że Necromanta to jest coś, co na pewno wyjdzie naprzeciw graczom. I przyciągnie z powrotem dużo osób do gry. No właśnie, właśnie. Na pewno dużo osób będzie chciało tym Necrosem pograć. Trenerom, grałeś? Właśnie nie grałem jeszcze, a ty grałeś trochę? Grałem. Znaczy mi się mega nie podobało, bo było na PlayStation i grałem na padzie. Całkowicie tego nie czuję. Ale Necromanta jako takie wspomnienie z dwójki, w trójce wygląda niemalże identycznie. Umiejętności też ma, przynajmniej te, które pokazali, bardzo zbliżone do tego, co było w dwójce. No więc czekamy na 2017 rok, gdzieś chyba w pierwszym kwartale. No, czy 2017. No, w 2017 ma być. I to będzie taki charakter paku, który będzie płatny, tak, więc trzeba będzie faktycznie Necromantę kupić. Ale nie będzie tylko sam Necro, bo będzie jeszcze pet, to jest podstawą. Całe szczęście. Dwa sloty na postać i dwa taby do skrzynki. I chyba coś jeszcze było w tym paku, tego co pamiętam. Spoko. Do tego jakieś tam faktycznie dwie nowe mapy dostępne w Adventure Mode, tak? Dwie nowe lokacje. I które też będą w przyszłym roku. Chociaż lokacje mają być chyba normalnie w patchu, nie? Tak, w patchu, w trybie przygotowym, tak jak to dodajemy, to razem też dodamy. Od przyszłego tygodnia... No i właśnie tutaj jeszcze, jeżeli chodzi o Diablo, no to... 20 rocznica, w ogóle słuchajcie, ten BlizzCon to są różne rocznice tak naprawdę, bo to jest 25 rocznica Blizzarda, to jest 20 rocznica Diablo i 10 rocznica BlizzConu. No i z okazji właśnie 20 rocznicy Diablo będzie specjalny event Diablo 3, gdzie będzie można przenieść się właśnie do świata Diablo 1, tak? Czyli do Tristram, będą znowu podziemia klasztoru, tak? 16 poziomów właśnie. 4 bossy. 4? Bossy przede wszystkim Butcher, no. Lazarus, Diablo oczywiście i jeszcze jeden boss na pewno ma być, ale nie pamiętam kto. No jeszcze jeden w każdym razie. Butcher był w ogóle w pierwszej i drugiej części, nie było go w trzeciej, nie? Trzeci. Nie, jest trzeci, pierwszy, bo z pierwszego aktu. Też nazwał Butcher, a to faktycznie, macie rację, tak. Okej. Więc tak, to jeszcze Diablo. Tutaj warto zwrócić uwagę na to, że sama ta katedra będzie miała inny filtr graficzny i będzie wyglądała inaczej niż całe Diablo 3. Tak, to swoją drogą wygląda genialnie, nie wiem dlaczego całe Diablo 3 tak nie wygląda. A widziałeś w ogóle też katedrę? No, tak, jest parę screenów na Diablo fans. Okej, to też idę zrobić lekcję za chwilę. Więc tak, już to Diablo. Ja osobiście się czuję zawiedziony. Diablo, mimo że zmiana oczywiście spoko, to jednak wiecie, jak leciałem na BlizzCon i wszyscy widzieli te wszystkie wskazówki, nie? Jakieś tak, te kostki, nowości, że o tych różnych pracowników w Blizzardzie, to gdzieś tam był ten ból, bo słuchajcie, znaczy już gdzieś tam też przed BlizzConem jeszcze już tak czułem, że może jednak tego Diablo 4 nie będzie. Chociaż dodatek, tak. Ale tutaj, nie wiem. Tak, no niestety Tomek nie może nic mówić, bo nie może. Próbowaliśmy na różne sposoby wyciągnąć z niego informacje, ale jest absolutnie... Ale tylko takie wymijające odpowiedzi dostajemy, które jeszcze bardziej tak hypują. Denerwują po części. Dokładnie. Dzięki. Więc wszystko w swoim czasie. Tak, soon TM. Tak Blizzardowo faktycznie, ale myślę, że gdzieś tam tego Diablo 4 się kiedyś doczekamy. Prawda? Kto wie? Tada. Podejrzewam, że ty. Tak, no właśnie. Więc to takie najważniejsze dla mnie były informacje właśnie o Ruchu Diablo, bo to było coś, na co ja najbardziej czekałem. Na pewno bardzo ważna informacja jest taka, że po prostu Blizzard mocno inwestuje w e-sport i chce w ten e-sport mocno wchodzić właśnie, głównie Overwatchem mam wrażenie. Jeżeli takie inne rzeczy, to tak, wchodźcie, będzie też jakiś... Tak, będą na pewno dwie nowe postacie. Varian tak? Vren i Ragnaros. Ragnaros grałem. Ragnarosem gra się genialnie, Varian Vren jest... Podejrzewam, że też genialny, ale trzeba się go trochę nauczyć. No to jest ta pierwsza multiklasowa postać, tak? Tak, na 10 levelu wybierasz sobie ulti. I masz albo idziesz w tanka, czyli masz zakłada tarczę, albo idzie w dwuręczny miecz. Nie pamiętam co robi, albo bierze dwa miecze i wtedy masz zwiększoną szybkość ataku, ale mniejsze obrażenia. Ogólnie Varian wygląda całkiem ciekawie. Ragnaros, no pierwsza postać, która może się zmienić w fort. Możecie zastąpić swój fort Ragnarosem, ewentualnie jak zniszczycie fort przeciwnika, to wejść w to miejsce Ragnarosem. I jemu się wtedy umiejętności zmieniają, rośnie i jest OP.
No ciekawa po prostu, na pewno. Mm-hmm. Tak, i tam też będzie tylko opcja, że trzeba rozegrać tych 15 meczów jakiś tam w tym trybie. Tak, jak zagramy chyba ze znajomym, z kimś tak, ze friendlisty 15 gier, to dostajemy... Skina w Overwatchu. I coś jeszcze w Overwatchu, chyba? Connor. No i koniec praje. A jak zagramy 30 gier, to w hocie dostajemy 5 postaci i monty. No. No i jeszcze nowa mapa w hocie. Tak, więc znaczy to jest w ogóle fajne, że te światy Blizzardowe gier się gdzieś tam się zazębiały, łączą, tak dokładnie. No i też dla ciebie chyba taka najważniejsza zmiana w sumie poza Diablo 4, jak już wtedy wiedziałeś, że Diablo 4 nie będzie, to Hearthstone, tak? I nowy dodatek. Znaczy akurat jeżeli chodzi o Hearthstone'a, to, że będzie dodatek na blisko, nie było tak oczywiste, że nawet nie było o czym myśleć. Pewnie zresztą u siebie jakieś filmy zrobił pewnie o tym wszystkim. Tak, na bank coś będę robił. Zbieram myśli. Jeżeli chodzi o dodatek, no wygląda ciekawie, pewne nowości wprowadzili. Mamy karty, które zazwyczaj są karty neutralne do wszystkich klas albo karty klasowe, a teraz mamy trzy rodziny, czy tam trzy gangi tak naprawdę i te gangi są do trzech klas, więc mamy karty do maga, warlocka i priesta jednocześnie i tam jeszcze pozostałe sześć klas też jest tak podzielonych. No i podobno nie pokazali jeszcze nowej mechaniki, która ma być, tak coś słyszałem, więc może jakaś nowa mechanika. No i same karcioszki wyglądają no, w większości bardzo ciekawie. Klasa, która jest teraz bardzo nisko, czyli Priest dostała mega buffa, mega mocne dwie karty, ziomek za 3-3-4 i spell obszarowy, który wali 5 po stole, więc myślę, że Priest teraz może być dosyć mocny, więc dodatek jak najbardziej na plus do Hearthstone'a. No, więc to chyba takie znane najważniejsze rzeczy z WoWa, faktycznie gdzieś tam dużo nie było nowości. Mamy cały czas się dzieje nowości przez ten nowy dodatek. No z WoWa zapowiadali patch 7.2, ale nawet nie wiem co w tym patchu ma być. No, a to jeszcze tylko zapytam sobie takie ogólne wrażenie, że bo ja tam na całym Bliskonie się bawię super, po prostu wygląda tej super pogody, która to jest, więc wybaczcie nam przede wszystkim, siedzimy teraz w krótkim rękawku i się uśmiechamy, przepraszamy was za te palmy tutaj i słońce. No, krótkie spodenki i tak gorąco. Tak, to nie nasza wina, że Bliskon jest organizowany gdzieś tam w Los Angeles, także wybaczcie nam za to, ale tak, ale z mojej strony to ja naprawdę jestem mega zadowolony, że mogę przylecieć, że mogę w ogóle poczuć tę atmosferę, bo myślę, że Bliskon, oprócz tych wszystkich nowości i tego właśnie, że gdzieś tam, jeżeli się jestem fanboyem Blizzard, to można przeżyć te wszystkie nowości, w ogóle opening ceremonii super, bo to się... No, ciary na plecach. Buduje się napięcie niesamowicie, to są takie ciary na plecach, to są takie emocje. Pamiętasz kostkę? No jasno, tak. Kostka na początku, jak właśnie, szczególnie właśnie, że tutaj była ta kostka do Diablo. No to tak. Z czwóreczką. Ja zobaczyłem kostkę z czwóreczką, aż podskoczyłem w miejscu. No, właśnie. A później, no, tam Nekromanta, Tristram i to w sumie tyle. Tak, to myślę, że przede wszystkim na Bliskonie, a właśnie tych wszystkich nowości, poznawania pracowników Blizzarda różnych, tak, wymieniania się różnymi opiniami przy okazji, właśnie a propos gier, sportu i tak dalej, to myślę, że najfajniejsze to jest jednak ta społeczność tutaj, nie? Że tak czuję taką niesamowitą więź pomiędzy wszystkimi ludźmi, nie? Że mogą sobie w tym momencie wstać z kamerą, podejść do kogokolwiek, zagadać do niego i pewnie sobie z nim porozmawiał o różnych rzeczach, o tym, jaka jest jego historia z grami Blizzarda i prawdopodobnie byłaby podobna do tych wszystkich naszych historii. No. Czuć taką jedną wielką rodzinę. No i masę cosplayerów, którzy naprawdę zrobili genialną robotę w tym roku. Były oczywiście jakieś takie cosplaye robione na szybko, które no, nie wyglądały najlepiej, ale jest to bardzo mały procent. Większość cosplayerów. Tak, to jest prawda. Większość cosplay jest naprawdę genialna. Reinhardt, który gdzieś tam stał obok, wygląda po prostu mega. Swoją drogą Reinhardt 2,5 metra, a w środku siedzi laska. No właśnie. Chociaż tutaj takie różnice były faktycznie, że wiesz, niby Reinhardt laska w środku, a wiesz, tutaj z drugiej strony jest trój trenerki, a to okazuje się, że to facet albo Widowmaker. Tak, Widowmaker, tak. Tak. No jaka fajna laska w cosplayu Widowmaker. O kurde, to facet. To jest jak facet, tak. Więc nie, trzeba uważać, bo są pułapki. Ale na pewno słuchajcie, że dzieją, w ogóle, znaczy tak, poziom cosplayerów tutaj super, aczkolwiek powiem szczerze, że są cosplayerki u nas i cosplayerzy w Polsce, którzy absolutnie poziom nie odstają. Ja liczę, że gdzieś tam za rok na przykład na Bliskonie zobaczymy też w tym konkursie cosplay tutaj jakiś polski akcent i to nie jeden, bo naprawdę nie ma się czego wstydzić i liczę, że też pokażemy tę polską siłę na arenie międzynarodowej właśnie na Bliskonie. No w Polsce cosplayerzy naprawdę światowy poziom osiągają. Mam nadzieję, że Tomek tutaj powalczy, żeby też gdzieś tam cosplayerki mogły przylecieć. No właśnie, byłoby super. Więc tak, więc nie, naprawdę cały wyjazd super. No blisko niezapomniane przeżycie. Oglądacie 5 lat w internecie te wszystkie panele, relacje. Przyjeżdżacie tutaj, okazuje się, że to jest 10 razy większe niż myśleliście. Masa ludzi, masa rzeczy do roboty, masa stoisk, masa emocji. Naprawdę mega. No to dzięki panowie w takim razie. Bardzo miło dzięki was serdeczne. Było zaprosić dzięki. Mi. Dziękuję bardzo. Martin, Grappa.
Dokładnie, było blisko do awkward handshake'a, którego nie było. Na szczęście był. Trzymajcie się i do usłyszenia. It's high noon.